Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Konradowicz, to jest kolejny odcinek z tematu na Insplane 11. Dzisiaj kontynuujemy nasz piękny przelot do Warszawy. Tak, zbliżamy się do pasa. Lapy na 5. Po wysokość przelotowa. Auto break arms. Light na take off landing. Pasażer. No to trotl na arm. Landing, nice contact, nice up. Transponder na pozycję TARA. Więc po malutku wjeżdżamy na pas. Ta, ostrzeżenia przed burzami drugiego stopnia. Dziękuję. Dobrze, więc co, moi drodzy Państwo? Take off. Wszystko się zgadza jeszcze. Tak, nie tak, wszystko się zgadza. Zobaczmy jeszcze tylko to. No i wszystko tu jest wpisane. Więc co? N1 stabilize.
Poczekaj, gdzie muszę się tym zająć, żeby to muszę ustawić. Dobrze, mój błąd popsułem. Ladies and gentlemen, please continue to observe the fasten seatbelt sign until the captain has switched it off. We do recommend for your comfort and safety that you keep your seatbelt securely fastened throughout your flight. There is a call bell reading light and fresh air vent in the panel just above your head. And we'd like to remind you that this is a strictly non-smoking flight and all toilets are fitted with smoke detectors. We invite you to sit back, relax and enjoy your flight with us. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że teraz wszystko już będzie w jak najlepszym porządku. Będzie tylko pasażerem tylko. Hello again from the flight deck, your captain speaking. We've just reached our cruise altitude and the seatbelt sign is now off. Feel free to move around the cabin, but we do ask if you are in your seat that you do keep your seatbelt loosely fastened in case we do experience any unexpected turbulence. Otherwise, invite you to sit back, relax, and enjoy the flight. I dajmy im światełka. No i dobra. Przepraszam za bardzo, bo nie śmieję, teraz mi gard powoli, tak mówię czasem. Wykonaj taki odgłos. Co by nie mówić? Wiem, że Microsoft Flight Simulator 2020 miał ładniejszą grafikę i tak dalej, rzeczywistą. Ale no, X-Plane też ma nie najgorszą. Nie da się powiedzieć, najgorsza to ona nie jest. Cóż, lecimy. Musimy się na wysokość przelotową. Czyste 70 mil morskich do lotniska docelowego. O, już jakieś silne wiatry widzę w Warszawie, pod muchy.
I się nie wiem, jak się szybko idzie to znoszenie. Widzicie, ładne chmury przed nami. No, u mnie słoneczko świeci. Przed burzami. Rzadko się naprawdę panie. W ciągu godziny spalić 2,5 tony paliwa. Wyobrażacie tak sobie? Jak wasz samochód pali, nie wiem, 10 litrów na stówkę. A tutaj macie na godzinę 3 tony. Mało kogo co by było stać w ogóle na taką ilość paliwa. Przeciążenie procesora do enkodowania. Co to się dzieje? O, jakieś turbulencje. Panie i panowie, proszę pasy zapiąć. Zgłosiłem turbulencję oczywiście. Pasażerowie pasy zapięli. Jakieś wredne zjawiska atmosferyczne przyszły, no i co? Panie i panowie, już można odpiąć. No widocznie na tamtej wysokości, nie wiem, jakaś strefa turbulencji była, czy tam
tak nagle przyszło. Ja mogłem z zewnątrz jeszcze zobaczyć, jak to wyglądało. Jeszcze jakieś lekkie drganie. No sami wiecie, jak się teraz pogoda panuje. Znaczy, jak to teraz wy to oglądacie w Egiptu. Czy ja zapomniałem o tym. Ja to jeszcze 20 czerwca nagrywam, więc 19 znaczy się dokładnie. Może pamiętacie, co tam wtedy się działo? Wiem, że teraz już jest, nie wiem, 21 lipca. Wtedy, kiedy ja już na wakacjach jestem. Wiem o tym bardzo dobrze, ale no cóż. Muszę mieć trochę zapasu właśnie na to, że jadę na coś takiego jak wakacje. No dobrze, zbliżamy się do wysokości przelotowej. Chmury powinniśmy zostawić po prawej stronie, tak żeby nad nimi nie przelatywać. I chciałbym zmienić prędkość, tak żebyśmy trochę szybciej jednak lecieli. Patrzcie, no prawie 100. To jest na N1. Prawie. 99,9. Ja się zapomniałem, bo tutaj trzyma. Ustawić tu na 3600, bo inaczej to by kiepsko było. Jeszcze to muszę sobie włączyć, bo zapomniałem. Ale ładny przelot to był. Lekkie turbulencje. Dobra, tak żeby lepiej widzieć tę trasę.
Piszmy sobie już tutaj, nie wiem. O. Tak piszemy. No i co? Na razie lecimy w takim razie. No spokojnie sobie. Dobrze, ale piękne chwile się kiedyś kończą, drodzy Państwo, coś tu się dzieje. Znowuż to ciśnienie w tej kabinie, no to jest tym nie tak. Zawsze mam z tym problem, wiecie? Niej. No, teraz wystarczyło przerzucić, teraz włączyć automat i już teraz sama się zniża. Dobra, to jest naprawione, wyłączysz ten alarm, zaraz powinno mieć wszystko w porządku. Widzimy tutaj zresztą. Nie musi to piczeć cały czas, tylko widzimy tutaj. Zresztą kiedyś miałem prawdę. To co wam mówiłem, czemu tam tak zmieniałem gdzieś w wysokości, bo inaczej to ogólnie. Nawet jakbym teraz od razu z manuala na auto przełączył, to znowu żeby nie wiem, rosło, to nie wiadomo jak. Chyba przed startem w ogóle trzeba wpisywać w sumie. To maleje, maleje. Jak będzie poniżej tutaj tej 10 kreseczki, a wtedy powinno zniknąć na kontrolę. To mówi automat, automat, nie wiem. Dobra, przerzuć się na ten manual i ściągaj w powietrze, a nie ma. Nim ci się zniknęło, jest poniżej. Przejdźmy w takim bądź razie na auto. To powinno właśnie pomału się wyrównywać. Że ale moi drodzy Państwo, ja już widzę, że już jest 25,5 minuty odcinka. Więc w takim wypadku należy by go zakończyć. No, jak to się mówi, to co dobre, szybko się kończy. Więc widzimy się już w następnym odcinku, za 2 dni oczywiście. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa!